gdy fizyk Newton usiadł pod jabłoni sporym cieniem. Nie sądził, że nastąpi zwrot na naukowej scenie. Bo nagle zawiał lekki wiatr. Wiatr! Jabłkiem dostał w głowę. Nikt nie przypuszczał, że to da odkrycie naukowe. Przypadek, 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 tak wiele się dzieje przypadkiem. Przypadek, 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 przypadek złożony i jabłkiem. Przeważnie taki przykry fakt powodem jest frustracji, a Newton siedząc nagle wpadł na prawo grawitacji. A że ten Newton nie był kiep, nie był kiep, i jabłko było spore. Przypadek ten opisał więc matematycznym wzorem. Przypadek, 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 tak wiele się dzieje przypadkiem. Przypadek, 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 przypadek złączony i jabłkiem. Bo gdyby owoc trafił na idiotę lub idiotkę, to miałby tylko z tego świat kompocik lub szarlotkę. Więc gdy cię trafi jakaś rzecz, trafi cię, czy twarda, czy też w proszku, nieważne czym dostajesz, lecz do jakich dojdziesz wniosku. A tak! Przypadek, 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 tak wiele się dzieje przypadkiem. Przypadek, 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 przypadek z uczonym jabłkiem. Przypadek, 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 tak wiele się dzieje przypadkiem. Przypadek, 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 przypadek złożony i jabłkiem. Przypadek, 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 przypadek.